Cześć, Darek Napora, Dolce Dario na YouTubie oraz na fejsie. Dolce pisane przez C, by the way, bo już się ludzie dopytują, że nie ma takiego Dolce Dario przez C. Słuchajcie, dzisiaj anegdotka, zacznę anegdotką z liceum, z jednej ze szkół, w których pracuję. Przychodzę dzisiaj do pracy. No i słyszę, jak przy wejściu do szkoły w szatni stoją takie nie pierwszej świeżości osoby, w sensie podeszłe nieco wiekiem, i jojczą, jaka ta młodzież jest w ogóle niekulturalna, niegrzeczna, w te swoje telefony wlampieni i w ogóle koniec świata się zbliża. No... Tak, podsłuchana rozmowa, więc się nie angażowałem w to, co nam pani mówiły. Natomiast przyjąłem kluczyk do swojej sali, pobrałem, jak to się ładnie mówi, pokwitowałem, no i poszedłem na swoje zajęcia. No i wszedłem pięterko wyżej, a tam widok taki. Myślałem, że pęknę ze śmiechu, jak to zobaczę, bo idę, siedzą dwie osoby, grają na gitarze, tam stroją się do grania. Wokół nich grupka rówieśników. No i tam gadają o tym, że mają dzisiaj zajęcia z gitary i że będą się uczyli jakiegoś tam nowego utworu. Nawet nie wiem, co to za utwór. Usłyszałem nazwę, nieistotne. Kontynuuje dosłownie 5 metrów dalej, siedzi dwóch gości przy planszy i grają w szachy, a dookoła nich znowu kolejny wianuszek obserwatorów, czy obserwujących. No już ha, w duszy mi się śmieje wewnętrzny diabełek na myśl o tym, co przed chwilą słyszałem i o tym kontraście, który właśnie obserwuję, ale żeby nie było dość, to panie jeszcze jojczyły na to, że ta młodzież teraz, to oni się tak niezdrowo odżywiają, że tylko te chipsy i podpijane energetykami, a dosłownie oczko dalej widzę trzy osoby, słuchajcie, z jednorazowymi pudełeczkami, z których jedzą sałatkę. Zapytałem ich, co tam mają. Jeden miał pomidory z oliwą i mozzarellą. Drugi miał kaszę bulgur, słuchajcie. Jak miałem 17 lat, nie miałem żadnego pojęcia, że w ogóle kasza bulgur istnieje. Z jakimiś tam warzywami. No i trzecia już mniej fancy, ale i tak, no, jadła własnej roboty spaghetti. Także... Drodzy starzy albo starodziadoscy ludzie, nie jojćcie na tą młodzież, bo ich w ogóle nie znacie. Tak samo jak na was jojczyli starsi od was, przedstawiciele naszego pięknego kraju, tak teraz wy macie tendencję do tego, żeby jojczyć na tych ludzi. Oni są zarąbiści, mają całą masę rzeczy, które robią, których wy nawet nie kumacie. Wiem, że nie wiecie, co to jest TikTok, na czym polega Snapchat i co się dzieje w tych ich telefonach, ale połowa ich życia właśnie tam się odbywa. I naprawdę nie wam jest sądzić, czy nie nam jest sądzić, czy to jest dobrze, czy źle, bo może właśnie edycja filmów w TikToku robiona przez 9-latkę albo umiejętność zrobienia posta na Snapchacie jest tym, co będzie przydatne już za kilka lat. Także taki mój apel. Ta dzisiejsza młodzież jest po prostu zajebista i bardzo, bardzo się cieszę, że mam okazję to obserwować na żywo. To tyle dzisiaj miałem do powiedzenia w codziennym vlogu Darka Napora. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.